Witam wszystkich. Deszcz bardzo mocny pada. Puszczone 6 młodych się wykluło. Tu się wykluły 2. Tutaj 1. Tu 1, tutaj 2. Bo jest ich 6 łącznie. No, miski. Kaziu, gołą tam się mnie uczepiłeś. Więc ja pamiętam doskonale, że misek klęgowy nie kupiłem, ale słuchaj, nie potrafisz, to już nie moja sprawa, ale ci tylko wytłumaczę. Taki pan mi miał kupić, powiedział, że jutro mi kupi, no zobaczymy, co jutro będzie, czy kupi, czy nie. Ale zapomnij, to już kurde powiem, może by nie kupował. Sam będę jechał na rynek, z nim pojadę, sam sobie kupię. Po drugie, nie uważam, że te miski aż są tak bardzo potrebne, żeby te gołębie miały te miski. Sobie wystarczy, że słomy sobie na gniazdo nanoszą i starczy. Ale tam ktoś mówi, miski im kup, skoro to w sumie nic nie da, ale dobra. To wcale lepszych lęgów nie będzie dawało. Ktoś nawet sobie dodaje lepsze lęgi, a co? Co, one zamarzną na półce, na desce zamarzną, bez przesady. Dzisiaj takie widyny dostałem, ale tutaj pokażę trochę z daleka. A schowały się, to ich nie pokażę. Wyjdę na dwór na chwilę tylko. Się wysunę. O, tutaj składowe, jakby ktoś nie wiedział, dostałem takie, o. Idziemy. Na chwilę, takie widyny, ale pada mocno. Takie, no i pada, panowie i panie, a tu deszcz oczywiście pada specjalnie, bo przestało padać, to chciałem nagrać sobie film i puścić te gołębie na trochę, ale jak widzicie, no akurat deszcz zaczął padać, ten deszcz to krzyżuje wszystkie moje plany, no. A będzie padało, wiecie, jak skończę filmik, to jak zawsze o to chodzi, to wiecie, że zawsze przestanie padać. Dzisiaj już nagrywałem jeden filmik. No, to usunąłem. Bo wcześniej filmik inny miał taki być właśnie o tym samym, tym co teraz mówię. Ale deszcz zaczął padać, to taki koszmar. A teraz stwierdziłem, że mam gdzieś ten deszcz. Nie boję się go. Ten deszcz to jest totalnie. No dobra. 6 młodych mam na razie, ale to żaden duży, tylko wszystkie małe, nawet piórka i na razie nie wychodzą, więc do tego, no, więc tak to jest. Zobaczymy, co będzie dalej. Woliera ma być długo też zrobiona, siatkę teraz trzeba zamówić, kiedy, którego dnia. Kołki pobijać i panowie siatkę założyć tutaj na kołgiernika, gdzie wolierka zrobiona dla tych ładnych, takie jakieś tam siodełek nie będę kupywał, wezmę zwykłe patyki, porobię czy coś, takie deseczki poprzybijam i żeby sobie miały gdzie posiedzieć czy coś, żeby miały takie deseczki z tego i żeby, wiecie, po prostu żeby sobie pochodziły, no co będę kłamał wam, że będę mógł sobie po ziemi pochodzić i tego, ale nie tak, żeby uciec, no do tego. To ja sobie zapewne wam pokazywałem, to one w ogóle na wolności nie były, to one nawet nie wyjedą. We wtorek będę puszczał 8 świeżych. Tego tylko mogę pokazać, bo jeszcze spotka to ma deszcz bardzo mocny leje, no niestety. Taki ten Budapeszt czerwony na czerwonym ogonie taki. Końcaty, taki czarny jeden. Dwa ceple koloniate, no to cepel to chyba każdy wie jak wygląda. Dwa i dwa winerki końcate, takie siwe. Końce mają i tego. Dobra, panowie, będę już pozdrawiał wszystkich. No bo jeszcze trzeba gołębie zagonić, wiecie jak to jest. Jeszcze trzeba gołębie zagonić, bo to nie jest najmniejszy problem. Nagrać filmik czy coś w gołębniku. Nagram takie jakie mam warunki, tak nagrywam. Tutaj moja najlepsza chyba. Dalej lotowana z 50 km wróciła. Cała podźgana i bez piór. Dużo sporo piór straciła, no bo ja szukam jakiś złapać musiał. Nie wiem, że niektórzy mi nie uwierzą i mnie to szczerze nie obchodzi, czy mi uwierzy się, czy nie. Ale stwierdzam fakt. A i same do 15 był lotowany. Miałem się go pozbyć, bo z pocztową się sparzył, a pocztową chciałem z moim pocztowym sparzyć. Ale też pocztowa syna odchował, syn zdechł na ornitozę, a samicę jastrząb zabrał, więc... A po tygodniu się sparzył z nią, no i tak zostałem, no. Tutaj taki tiplerek czerwony siedzi, ale on siedzi na tym, na ciemnych, bo temu ciemne podłużyłem. No samice i sami zginęły, bo... Samicy, sąsiad złapał, a tego, a samca gdzieś wywiało. No ale to nie jest w końcu młodych wina. Młode niekoniecznie będą głupie, takie jak ich rodzice. Rodzice bardzo głupi. Dobra, ja was pozdrawiam. Dzisiaj życzę dobrego dnia.
Żeby u nas tak nie padało, ale w większości ponoć większej ilości, większej prawie całym kraju ponoć ma dzisiaj padać, więc no. Oby przeszło, ponoć święta też ma całe padać, więc no, u mnie przynajmniej. Pozdrawiam wszystkich i cześć.